Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Piątym i nie robimy już żadnych części, ponieważ gra już chodzi normalnie. A my dzisiaj sobie pójdziemy na misję, gdzie opuścimy pomniejszą zonę i zobaczymy, co skrywają dalsze zakątki. Tylko czy ja coś mam do sprzedania tutaj teraz? Oj, nie mam. Mamy amunicję do sprzedania w sumie. Ulubiony klient. Dla ciebie najkraście ceny. Zoną klanuję. Sprzedamy sobie tą amunicję, która jest nam w zupełności niepotrzebna. I pyk. Któraś jeszcze jest nam niepotrzebna? Ta jest do pistoletu. Ta jest do karabinu. Ta jest nam niepotrzebna. I... w sumie to chyba wszystko. Granatów jeszcze parę mogę sprzedać. No i co? No i chyba tyle. Zaglądaj. Przytrzymaję dla ciebie najkrat. Dobra. Koniec gadania. Lecimy dalej. Oczywiście zamontowałem sobie celownik do oka. W tamtym kierunku chyba mamy się udać. Chociaż nie wiem, czy nie zrobić pole maków. Kurczę. Chyba zrobimy pole maków jednak. Ale zaraz po tym zrobimy tę misję. W sensie przekroczymy granicę. Punkt. Okej. Tu już byłem, tu nic raczej nie będzie. Dobra. Uj. Tutaj znaleźliśmy tą broń z lunetą. Jest zarąbista. Ulepszyłem ją jak mogłem. Chyba na maksa praktycznie. Tu jakaś jeszcze jest lokacja. Лісових не лох, щоб боякам попастися. Довго ще їх слух. Опа, падла! Братани, прикрий! Слухаюсь! Курче. To chyba wszyscy. Центр, прийом. Це північ. Уряд КПП помічений найманець. Підпадає під орієнтування на лісовика. Рухається на схід у бік недобудови. Веду спостереження. Чекаю подальших вказівок. Окей. Ну то дивне. Що ви тут мєлісьте, хлопаки? W zasadzie to nic takiego. Z czego do mnie mieliście strzelać? Z Vipera.
No i dobra. Koniec dla was, chłopaki. My idziemy dalej. Też może wyciągnę tą broń, bo... Nie, promieniły te... rury, niedobrze. Niezła lokacja. Tylko ciekawe, czy tu ktoś, kogoś przypadkiem nie będzie. O. Mam nadzieję, że nie. Czy coś tu znajdziemy? O, jest trochę rzeczy. Nic ciekawego. O, jest parę leków, trochę amunicji. Trochę amunicji. Energetyk, dobra, przyda się energetyk na pewno. Bo wiem, z czym mamy do czynienia. Pole maków, no już nas tutaj uprzedzili. Coś tu jeszcze musi być. Tylko tu jest tak strasznie ciasno. Dużo dużo tutaj może być ukryte. A to co? Łokieć? Kim on jest? Cześć Witko, obiło mi się uszy, że Leszy znajduje się po waszym terenie. Na waszym terenie. Odezwijcie się do mnie, jeśli go zobaczycie. Mamy go złapać? Potrzebuję go żywego, nie uwierzysz, ale podniósł na mnie rękę. Oczywiście nie tak łatwo mnie dorwać. Teraz chcę, żeby wyjawił, dla kogo pracuję. Rozumiem, jasne. Aha. Wyglądałeś dosyć jak lekarz jakiś. Fartuch taki, że się założył na siebie. No dobra. Coś tutaj kryjecie. Okej. Okej. Drabina. Coś tu jeszcze na tych półeczkach może. Tu jest coś. Znowu burza? Nie za dużo tych burz? Dobrze, że nie. A co to za broń? Zaprojektowany w ZSRR jako kompaktowa broń automatyczna do samoobrony. A skąd ja ją mam? Kurna, ale burza rozpętała się nagle. Niedobrze. Nie podoba mi się to wcale. O. Coś znowu tam łazi.
pytanie, czy ja ich zauważę? Tam. Okej. Tam gdzieś chodzą. Wyłączę latarkę. Kurczę. O. Tam czy... czy tu? Przed chwilą ich widziałem. Co to było? Jeden? Szedł z tej strony. No tu nikogo nie widzę. Jeden tylko by był? Kim ty jesteś? Frey? Wyglądasz... jak zombie jakiś? Monolitowiec może? Może być. Ale to... ja słyszałem bandziorów tutaj. No coś tu jest ewidentnie nie tak. Coś mi się tu nie podoba. Czego ta amunicja? Aha, do broni, którą miałeś przy sobie. Zepsuta. Cholera. No dobra. Ale może na razie sobie ją zostawię? Tylko... oj, 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 oj. Okej. Flankował. Czy to wszyscy w takim razie? Gdzie ci broń wyleciała? Tutaj.
dobra, już jestem przeciążony. Wyglądałoby na to, że to wszyscy. Kolejna spluwa, dziękuję bardzo. Przygarnę. Chociaż z tym wszystkim będę musiał uciekać albo... no coś z tym zrobić. Bo na pole maków tak nie pójdę. Nie mogę tak pójść. Tu jest miejsce na obóz i pewnie tutaj się wybierali. O! Dużo fajnych rzeczy, super. Jeszcze jeden gdzieś był, czy nie? To jest ten monolitowiec. Dobra, napijmy się wódki. Nienawidzę burzy. O kurde. O kurde. Okej, dziki pierwszy raz widzę. Nie mogę skoczyć. No i... lipa. Okej, jeden zabity. Nie spodziewałem się tego totalnie. Drugi pobiegł gdzieś w tamtą stronę. No ale póki stoję na tym, to on do mnie nie przyjdzie. Z której strony tylko on przyjdzie teraz? Mi się wydaje, że tam gdzieś pobiegł. O, byłeś tu! Co? Byłeś. Strzelby nie mogę wyciągnąć. Ale chyba dużo jakoś nie straciłem. No dobra. No dobra, chyba czysto. To sobie zjemy. O. Gdzie tu iść teraz? Aha, miałem przy sobie strzelbę, zapomniałem. Myślałem, że ją zamieniłem zamiast tamtego akacza, ale... są rury, na rury nie wejdę. Znaczy, no wcześniej byłem na rurach. Ale jak z powrotem teraz na nie wejść? Jest ta laleczka. Tędy może coś? O, drabina. No to tędy może coś wejdziemy, zobaczymy. Nieco z góry sprawę. Ta burza burzuje cały czas. Cholera. Rozejrzyjmy się. Dobra, nieważne. Myślałem, że można jeszcze przybliżyć. Burza się skończyła chyba. Dobra, nie zabolało. Chodźmy zatem po rurach, może coś na rurach będzie. Bo jest ich tutaj sporo. Tutaj nie w tą stronę. Ale w tą stronę też się nie zapowiada, żebym skoczył na tą drugą rurę, także... wyśmienicie. Nie
każcie mi złazić. Ale chyba i tak muszę. Co ty, człowieku, ode mnie chciałeś? Ja sobie chodzę po rurach, a ci napieprzają do mnie. Też miałeś tą strzelbę. Tu masz ją. Niedługo będę śród sprzedawał. No będę musiał, bo, ponieważ... No i pieniądze za to są, a to mi to aż tyle to niepotrzebne chyba. Chociaż nie wiadomo, pewnie kiedyś mi się przyda na gwałta, a nie będę miał. Także... Myślałem, że jakiś człowiek z nieba zlatuje. Na te rury. O! Tutaj są jakieś schody. Jak na nie wejdziemy, to co? Co tutaj dostaniemy od gry? Oj, oj. Aha. A nie, wejdziemy na nie, dobra. Tylko promieniowanie tutaj dostaję jak sam skurczysyn. Od izolacji nie powinienem. Chociaż właśnie nie wiem, dobra, mniejsza. To już fizykalne. W tej grze raczej to nie jest wymóg jakiś. O! Proszę bardzo. A nic tu nie ma. Ojej. Całkiem sporo rzeczy. Ale będę przeciążony. No jeszcze nie tak bardzo, ale... Ale trochę jestem. Nie ukrywajmy. Tutaj na ten płot. I tutaj jeszcze chyba nie byłem na początku. No chyba, że byłem. Byłem, dobra. Nieważne. Tu też byłem przecież, dobra. Tam są maki. Noc się robi. Ale dobra, trudno. Nie pod rurami, bo tu promieniowanie jest. Cholera. Nie wiem, to chyba wychodzimy stąd. Chyba, że przy tym obozowisku coś... Coś będzie. To chyba tutaj było. Nie? Nie tu? Patrzcie, zgubiłem miejscówkę. Tutaj było? Nie. Aha. Czy jednak tutaj? Tutaj. To jest silos. Jakiś. Ale tu nie ma. A to? O kurde. Na pewno tu wchodzić? Puszek na rozstawianych, jakby ktoś tutaj miał. Teraz to tu światło jest, no to. Ej. Tu nikogo nie ma? Czy zaraz się przekonamy? Kortka bandyty. Chyba będę musiał jednak się wrócić do tego. Kurtka bandyty jeszcze taka sebiksowa. No wiecie. Ale tu jest jeszcze to. Okej. No chyba będę musiał się wrócić, bo niedługo mi
Nie będę miał w ogóle... No wagam, no przeciąży mnie strasznie. Wychodzimy i na łeb dostanę. Nie, nikogo nie ma. No dobra, wiecie co? To ja bym się może wrócił do wioski. I wtedy odłożył albo sprzedał w pizdu parę rzeczy i wtedy z rana już pójdziemy na pole maków, które się wydaje być ciekawe. No właśnie, jestem tak przeciążony, że po prostu chwilę biegu i koniec, no. Coś tu jest. Dobra, to jest git ziomuś. Co tutaj macie? Czy tu macie anomalię? Jeden guzik. Na górze jest. Ale tu nic nie ma. Co wam się nie podoba? Co wam się tu nie podoba? Pijawka? Co wy zauważyliście? Tam coś jest? Potrzebne ukrycie! Nawalisz na nich! A, pieski. Nie koniec, chłopaki, to wszystko. Dobra, mała pomoc nie zaszkodzi. W tą stronę się idzie do wioski. I pobiegamy sobie. Nie chcę marnować energetyków, bo wiem, że mi będą potrzebne na tym polu. А от и мій улюблений клієнт. Для тебе. Похандлуємо. Зоною клянусь. Похандлуємо. Co mamy na sprzedanie? To. Mamy na sprzedanie nieco tej amunicji. Czyli to jest do strzelby, tak? No to połowę możemy sprzedać tobie. Mnie to się niepotrzebnie wala, to tym bardziej. No to nie wiem, może sobie zostawię w skrzynce. To też jest mi niepotrzebne.
Co jest jeszcze niepotrzebnego? To do czego jest w ogóle? ATM, no to do tego. A to też o połowę. Mogę wywalić, nie korzystam tak z pistoletu. Albo nawet większą połowę. Mogę wywalić. Ciul tam. Apteczki. I dużo jest apteczek, ale one dużo ważą też. To nie wiem, czy je sprzedawać. Może troszkę sprzedam. Bandaży również. Mogę trochę sprzedać. No i granaty też do połowy. Nie korzystam tak z nich. Czego tu jeszcze mamy za dużo? Czy jeszcze tych bandaży trochę mam za dużo. Okej, okay, teraz to już będzie może i... No będzie okej, okay, myślę. No będzie okej. Okay. PDA mogę sprzedać, ale po co? PDA to mogę wrzucić. Ile on waży? Fuj, jest. Okej. Okay. Myślę, że możemy to sprzedać. I... udać się do skrytki. Możemy odłożyć tutaj parę rzeczy. I tak jestem przeciążony, ale pewnie ta broń nowa dużo waży. PDA też mogę, a tego nie mogę. Tych broni nie będę wyrzucał. To na pewno odłożę. To jeszcze mam. No nie wiem, odłożę to. To nie za dużo waży, tego nie muszę. Konserwy też, one malutko ważą, ale... A, jednak troszeczkę ważą. A, wszystkie tyle ważą. Nieważne. Chlebków trochę na potem. Już jest uszkodzone wszystko. No i mi strzelba jest uszkodzona. No okej. Okay. No to chyba wszystko. Aha. A to skąd jest? Nie sprzedałem wszystkiego? To jest do tego, to jest... nieprzydatne dla mnie teraz. Nie korzystam z tego. Zresztą ja w skrzynce zapewne mam tego trochę. Nie odkładałem? Dziwne. Ale trudno. Dobra, trzeba iść spać. O, tutaj. Zapiszmy sobie. I co? Idziemy spać i idziemy na pole. Okej. Co tu się dzieje? Dziki, a nie, te są tu. Mięsacze. Jeszcze któraś? Jeszcze jakaś znaczy? O, jest! Nie tędy, co? Tak to ja z tobą mogę walczyć. Hej! Ubijcy mutantów! Zawali сюди, pogovorimo!
Deszcz pada. Co tam chcesz? Żach! Ty co baczył? Ja już думав застрягну в цій хаті. Або закінчу як той чувак біля сараю. Що сталося? Ну, я з напарником ішов з точки, де заникали хабар. Він трохи відстав, потім чую, біжить і кричить: "Мутанти, бляха! Жесть!" Ну, я забіг до хати, а цей хер почав ломитися за мною. Ну, я ж не дебіл і не самогубець відкривати двері на зустріч смерті. Mm-hmm. Так, тут кожен сам за себе. Ти живий, решта неважлива. Так а я ж про що? Якщо ти цього не шариш, тобі хана. До речі, глянь, що в нього було з речей. Вони йому більше не знадобляться. Myślę, że to nie w porządku z twojej strony. Bardzo nie w porządku, co to zrobiłeś. I jak widzisz, nie przetrwałeś. Bo nieodpowiedni o sobie takie rzeczy głupie gadasz. Nie spodobało mi się to, co ty powiedziałeś. Zatem no nie szanuję takich wyborów. Przecież mięsacze nawet przez te drzwi nie przejdą, chłopie. Ale na chacie to ty mało co miałeś. Aj tam, kurna, z takimi ludźmi, no to właśnie, no. Gdzie tacy ludzie? Nie spróbował nawet mu pomóc. O. I chyba to ten jego koleżka. No zobaczmy tego PDA. Demon spryciarz. Weź 4 znaki i oznacz nimi tę chatę przy budynku. Zrobimy tam skrytkę. Te żółtodzieby tak boją się promieniowania, że nawet się do niej nie zbliżą. Oj. Powinienem może przestać to wszystko zbierać, bo znowu będę przeładowany i... A nie chcę. O. Dobra, ja nie będę... Nie mogę się powstrzymać. O! Piękne miejsce. O, buda dla psa? No w takim miejscu nic ciekawego nie ma? Wielka szkoda, coś tak kurna. To jest zasypane, czy takie wejście miało? Dziwne. Olepiła. Mm-hmm. A, tutaj byłem już. Jak się nazywa? Świat brat. Tamten nie był twoim bratem. Dlatego ci... No... Dostał, na co... Zasługiwał jeszcze. Zanim stąd odejdę, nie może tak być. Zginęliście razem. Oj ta, to dobrze wygląda. Jeszcze powinienem... No właśnie, tak zrobić. Zaczyna się słońce przybijać. I może być... ładniej nieco na tym polu. No ale słyszałem, co tam się dzieje. Zanim może te pole, to dookoła coś pochodzę. Odleczę się. Dużo mi to nie dało. Stalker, prijom. Jak się to nama, kiedy zebrałeś? A to co? Aha. Dobra, sprawdziłem tylko, czy się nagrywa.
Nie wiem, ile my... Boję się wchodzić w ten mak. Jakie skutki będą? Są drzwi, ale tu jeszcze... Jeszcze może coś być. Myliłem się? No oczywiście, że coś jest. A jak tam wejść? No nie tak. No nie tak, może coś z tyłu. No tu jeszcze jest jakieś pomieszczenie. Ale też nie za dużo w tym. Oj, oj, oj. Czułem już skutki tego. Dobra, jak tam wejść? Może tak? No może jednak nie. Zapiszę sobie do tej gry, no co by się miało dziać. Ale jak teraz wejść tam? Ty, nie da się? No nie. Wygląda na to, jakby się nie dało. Tutaj mogę... Nie zbuguję się? Coś... Nie przejdę. Teoretycznie to bym przeszedł. Ojej, dobra. Jak to zrobić? Tu mnie ten mak dosięga. No chyba się nie da tu wejść. Wiesz, po tym coś tak by można było spróbować. Czekajcie. No nie, nie, nie da się. Nie, tu też się nie da. Nie, myślałem, że mądrze tutaj można coś obsunąć może. O! Klikaj. O! Nie miał nic ciekawego. No ale zabiorę to, co mam. Tutaj nic nie było. Kurczę, no wydawało się, jakby można tam było wejść. Tu może coś? Nie. Dobra. O! Jestem gościu. Dobra. Nащо ти на макове поле прийшов? Це ж небезпечне місце. А сам що тут робиш? Живу. Працюю. Багато хто на макове без підготовки приходить. Через те тут і залишаються. А я збираю і продаю те, що їм вже не знадобиться. Окей. Бачу, ти це місце добре знаєш. Чим саме макове поле таке небезпечне? На сон клонить. І опиратися цьому марно. Якщо в приміщенні не сховатися, то лише енергетик допоможе. Також чутися може різне. Поле так на мізки впливає. Один сталкер, Мітяй, попросив йому принести родинну ікону. Вона має бути десь на маковому полі, в погребі. Бачив я тут один погріб. Якщо потрібна інформація, можеш купити. А як з купонами скрутно, дам шанс відпрацювати. А не хочеш, сам шукай. Тільки зважай, буде важко. Я поки натрапив на цей погріб, все макове вздовж і впоперек прочесати встиг. Сумніваюся, що тобі поталанить більше. Сам знайде. Та я і сам впораюся. Думаєш... Як лайка показував. Ну, щасти. Якщо не знайдеш погріб, заходь.
Я поки що тут буду. Ну добра. Недостępne. Dobra. Jak to zrobić teraz? Coś miałem mało tego. Zjem sobie, nie wiem dlaczego tak głodny się robię. Ostry zapis. I teraz tak. Tam jest chatka. Która nie jest w obrębie tego maku. Jest oznaczony znakami radiakcji. Gdzie to jest wejście? Tutaj. O. Coś tu będzie. Skrzynkę widzę. Znowu zaraz będę obciążony. Nadwagę będę miał. O, jest tas. Ej, w dobrym. Kurcze blade. Dobra, może zrobię inna. A to skąd mam? Ej, widzieliście, jakbym podnosił taką broń? Czemu ja dostaję jakieś bronie, jakieś różne? A? O co chodzi? Ej, naprawdę nie podnosiłem tej broni, ani żadnej nie podnosiłem. Ale ta broń jest fajna. Kurczę. A to dziwne. Coś jest tutaj nie tak chyba. I to też podniosłem, ale... Ale po co? Ja już nie pamiętam. Ale może zostawię tutaj parę rzeczy. To może wezmę. Nie zmieści się tutaj ten karabinek? Ej, zmieścił się. A to? Też się zmieści. A nie, ten karabinek to ja zabieram, przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że tutaj z tej skrytki to nie zniknie. Którymś przyciskiem chyba się... sortowało. O, S, okej. Okay. Zostawię to w tej skrzynce. Muszę pamiętać, że to w tej chacie, co... Ona jest... Dobra, no to jest stodoła, na pewno zapamiętam, gdzie ona leży. A teraz, no nie wiem, jak to do końca działa. Czy ja... O, już dostaję od tego wrażenia. Teraz sobie zapiszę. Teraz to może sobie całą grę zapiszę. Okej. Okay. I teraz tak. Bierzemy może na początek tą, bo jest najbliżej. Jak to przetrwamy, to będzie fajnie. Że nie, chyba... Speedrun robiony jest. Dobra, i biegniemy. Oj, oj, oj. Czy ja dobiegnę? O, i chyba muszę się napić teraz. Kurczę, za dużo nie mam tego. To nadal na mnie działa? Ej, na to by wyglądało. Co już tak? Леш, ну ты хоть допоміг. Эй. Надал нам не діала? Так вкрадуч. Что се діє? Ми його цей. Вхори, дай код. Не то. Розладуй мені то. Эй. Chyba zasnąłem. No nie. Ale napiłem się już energetyka i straciłem go. Znowu zasypiam. Tutaj biegnę. Tutaj od tego się ochronię, czy nie?
Znowu zasnę w cholerę. Ja się podziałam. Wiem, że nie próbujesz. Aj. Kurczę, jak to działa? Może ty... energetyk. Albo... Nie próbujesz. Chyba to niezbyt... Ma chęć działać. Choć powinno dać mi lepiej. Oho. I Lulu poszedłem. Teraz jestem tutaj. Kurna mać. Co tu się dzieje? Ale ja tracę itemy czy nie? W sensie jak idę spać, to nie jest tak, że przypadkiem tracę coś. Tu jeszcze coś. O! Wezmę to wszystko. Jeszcze nie jestem przeciążony. Tu coś jest. Ale chyba pójdę Lulu. O! To chyba jest ta piwnica. Nie idź spać, nie idź spać, nie idź spać, zabieram wszystko szybko. O matko. Zjeść jeszcze coś. Ej, dobra, znikł mi ten... kurczę. No efekt. Nic tu więcej nie ma? Czy tylko to miałeś do zaoferowania? Kurczę. Jego wszystko zabrałem. No to teraz co, biec? I energetyka. I biec. Micie, a ty czego to do zaliz? Mitja? Mały Mitaj. Gramy w chowanego, chcesz się ze mną ukryć? Jasne. Idzie dalej ta historia? To było ciekawe. Kurczę, chciałem usłyszeć dalej tę historię, ale tutaj pewnie było pięknie. Aż nagle te pole maków... Jakim cudem się przerodziło w istne piekło. Kurde. Nie ma go? A nie, jest. To nadal niedostępne. Myślałem, że jak zrobię tą misję, to... Słuchaj, a na się tobie cię ikonę do żelisa ciągnuty? Wydaje mi. A ja tobie zamiast niej ствол dam. Особливий. Колишній власник його явно під себе збирав. Такого в зоні більше ніде не знайдеш. Ну що? Згодний? Прикажи ікони Мітеєві. Ну, але в сумі, що мені зробі? Тримай ікону. Добре рішення. Одразу видно, природжений сталкер. В зоні виживає той, кому власні інтереси за чужі дорожче. А за ікону не хвилюйся. Тепер вона своє місце знайде. Окей. Більше з тобою погадаєш? Це ти. Не засинай. No. Ha! Ej, mamy AR nieznanego stalkera. Ale po co mi te AR dałeś, skoro jest w tak słabym stanie i muszę go naprawić pewnie za 20 tysięcy. Ale jest jakieś ulepszone.
Karabin szturmowy AR znaleziony na polu maku wygląda na to, że poprzedni właściciel bardzo o niego dbał i rzadko się z nim rozstawał. Tak dbał, że 10% ma wytrzymałości. Okej, tobie to już niepotrzebne. A więc to jest... Okej. Tutaj nic nie schowałeś. Nudziasz z siebie. Okej. Parę rzeczy tu było. Jakiś młody pan. Coś się stało. Aha. Okej. Nic tu nie masz, a podobno przeszukiwałeś wszystkich i zbierałeś tu rzeczy. Co, wcale tak nie było? Było kłamstwo? Tutaj wyglądało jak dobra skrytka, ale za dobrze by było. No miejsce piękne. Może na miniaturkę pójdzie. Za pięknie tu jest. Hydrant. Czy co to było? Dobra, idziemy do tej stodoły, szopy. Po nasz interes. I biegniemy z powrotem do Javiry. Proszę tylko, żebyś nie zniknął. Jak zniknie, to będzie koniec. Ale też to wszystko wziąć, to będę strasznie obciążony. Okej, nie znikło. Tutaj może... posortuję. Nie wiem, czy to coś da. Tego nie weźmiemy, to weźmiemy. To weźmiemy i to weźmiemy. Mocno obciążony jestem, ale... jeszcze to było na średnim. Także energetyka i biegniemy pół kilometra. Okej, no nic po drodze nas nie spotkało. Teraz tak, u barmana co ja bym sprzedał drożej? Kiełbachy i tak dalej, może to zaraz sprawdzę. Bo skoro mamy handlarza, który handluje typowo bronią, a ten jakimś jedzeniem, piwem, wódką, no to okej. Dobra, oddajmy tą ikonę Mityajowi. Tu jest Mityaj. O, stalkery, witaję ciebie. Ty czego chciał? Gdzie jest pole maków? Znajdował ja twoją ikonę. Zabieraj. Wona! Ось гроші. Отже, не даремно я сюди прийшов. Хоч щось з минулого життя вдалося повернути. Дякую, що зарадив, сталкера. Okej. Okay. 1000 kuponów trzymano. Fajnie. Fajnie, ale co by to zrobić jeszcze? Mieliśmy iść na ten punkt kontrolny. Ale niestety to chyba nie w tym odcinku. No, ulepszyć tutaj nie mogę. No, potrzebuję lepszego technika. Ale pewnie za lepszego technika też trzeba więcej zapłacić. Także lipa, no. Ale możemy się zagościć tutaj. Odłożyć tego shotguna. Albo tfu, zamienić go ten z tym. Tego tutaj dać. O. Okej. Wszystko sobie odłożyliśmy jak trzeba. Ułożymy sobie wszystko ładnie.
jest okej. A jeszcze ta amunicja. Może... Połowa, może mniejsza, taka stówę. Okej. Parę granatów, odłożymy sobie. Jak będzie potrzebne, to sobie po prostu wezmę. Dobra. To tyle by było. Którą mamy godzinę? O, 21, to można pójść. Dolegliwość. Aha. Trzeba zjeść. Jeszcze trzeba zjeść. No, okej. Trzeba kłaść się spać. Dobranoc.